Szanowni Państwo, 11 miesięcy temu w Janowie Podlaskim ogłosiliśmy oficjalnie, że uruchamiamy nowy, według nas innowacyjny projekt, do którego Państwa zapraszamy. Projekt nazywa się CGM Connect. Głównym założeniem tego projektu jest to, aby zbliżyć nas jako firmę CGM do Państwa, czyli do naszych klientów, ale również poznać, zbliżyć Państwa do Państwa, czyli naszych klientów do naszych klientów. Założyliśmy sobie takie trzy główne elementy projektu CGM Connect. Pierwszym głównym takim elementem jest portal. I tutaj podkreślam, że nie jest to portal, customer portal, na którym pracujecie Państwo zapewne za każdego dnia, czy bardzo, bardzo często, tylko nowy portal, na który należy się zgłosić, zarejestrować i otrzymujemy dostęp do tak naprawdę zasobów wiedzy, ale nie tylko. Co mamy dzisiaj po 13 tak naprawdę miesiącach oficjalnej pracy? Mamy 240 aktywnych kont, czyli 240 osób zgłosiło się już do korzystania z naszego portalu i są to osoby z aż 70 szpitali. Tutaj należy podkreślić, że jako CGM mamy około 80 klientów, więc tak naprawdę 90% naszych klientów już korzysta z portalu CGM Connect. CGM Connect to taka duża baza wiedzy. Na przykład prezentujemy tam Państwu plan całoroczny, kiedy wydawane będą wersje naszego systemu. Informujemy o tym, kiedy będą fazy stabilizacji i tak dalej. Na Connectie między innymi możecie Państwo znaleźć wszystkie instrukcje obsługi do wszystkich naszych modułów, całego naszego systemu. Zamieszczamy tam również to, co do tej pory przesyłaliśmy w biuletynach informacyjnych, czyli opisy zmiany. Do tej pory przez te 13 miesięcy zamieściliśmy tam 280 opisów zmian funkcjonalnych w naszym systemie i w każdym z tych modułów. Ale to nie koniec, bo chcemy, aby ten portal działał, żeby jak najbardziej na co dzień Państwa wspomagał. Będziemy na pewno rozwijali w najbliższym czasie monitoring zmian prawnych. Będziemy rozbudowywali opisy naszych wszystkich modułów, tak żebyście Państwo mogli zobaczyć bardzo szybko, jak skonfigurować i jak działać w naszym systemie jeszcze lepiej niż do tej pory. Ale również będziemy informować Państwa o wszystkich zmianach w naszym systemie, co najmniej w tygodniowych takich interakcjach, żebyście Państwo wiedzieli, co jest w którym hotfixie wydawane w naszym systemie. Drugim elementem projektu CGM Connect jest forum dyskusyjne. I tutaj przyznaję, że jak do tej pory to przechodzi nasze naprawdę najśmielsze oczekiwania. Napisaliście Państwo już 1410 postów. Rekordzista, który jest na sali, napisał 223 posty do tej pory i nie jest to pracownik firmy Compo Group Medical Polska. 183 tematy pojawiły się w przeciągu 13 miesięcy na portalu CGM Connect, a najbardziej popularnym do tej pory tematem był temat serializacji leków, czyli NMVS, tudzież Kowal, tudzież jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. I tutaj ukłon naprawdę wielki w Państwa stronę, bo dzięki szybkim reakcjom, szybkim komentarzom, bieżącym uwagom do tych funkcjonalności mogliśmy lepiej reagować i lepiej dostosowywać system do tej zmiany prawnej, czyli do tego wszystkiego. Jednak najbardziej chyba cieszy nas to, kiedy obserwujemy, jak Państwo dyskutujecie między sobą, kiedy jeden szpital, użytkownik ze szpitala pyta drugiego, czy ogólnie wszystkich, jak coś jest skonfigurowane, jak coś działa. Drugi szpital, inni użytkownicy odzywają się i wyjaśniają, podpowiadają sobie lub też na przykład, i tutaj wielki szacunek, udostępniacie sobie Państwo na przykład formularze czy jakieś wydruki. I trzecim elementem projektu CGM Connect są spotkania. Półtora roku temu powołaliśmy do życia grupę roboczą przy projekcie CGM Connect, która spotyka się regularnie co kwartał. Do tej pory odbyliśmy 6 spotkań. W tym roku, na początku roku, poszliśmy o krok dalej.
Zaprosiliśmy jeszcze nie wszystkich z Państwa, na razie zaprosiliśmy tak naprawdę pół Polski na spotkania regionalne. Do tej pory odbyliśmy dwa takie spotkania, jedno odbyło się w Łodzi, drugie w pod Ostrudą, nie pamiętam nazwy, przepraszam. Panie Norbercie, Łuk, tak, dziękuję bardzo. W Orliny dokładnie, super, dziękuję bardzo. Drugie spotkanie odbyło się tam. W spotkaniach regionalnych uczestniczyło do tej pory 22 naszych klientów, czyli 22 szpitale, plus grupa robocza, czyli 10 szpitali, w tym momencie 11, to 33 szpitale, z którymi odbyliśmy spotkania, porozmawialiśmy i już mogę powiedzieć, że to będzie kontynuowane. Czyli być może jeszcze w tym roku, być może w następnym, na pewno spotkania regionalne będą kontynuowane. To w jakiej formie, w jakich grupach, wkrótce Państwo na pewno dowiecie się. Zapraszamy na portal CGM Connect. Natomiast same spotkania CGM Connect, grupy roboczej tudzież regionalne, to nie tylko samo spotkanie, porozmawianie sobie i tak dalej. Podczas tych spotkań odbywamy warsztaty, rozmawiamy, słuchamy, podpowiadamy, dajemy sobie podpowiedzieć, czyli słuchamy, co możemy zrobić w systemie. I na podstawie tak naprawdę tych warsztatów do tej pory już zmodyfikowaliśmy moduł krew, zmodyfikowaliśmy kartę obserwacji wkłucia, zmodyfikowaliśmy i udostępniliśmy wszystkim naszym klientom medyczną kartę pacjenta. Zmodyfikowaliśmy, stworzyliśmy tak naprawdę nowy widok danych opisowych. Przebudowaliśmy, można powiedzieć, moduł zakażeń i wydaje nam się, że dosyć dużo ciekawych funkcjonalności dodaliśmy, natomiast jeszcze będziemy dodawali i, co według mnie bardzo, bardzo istotne, już przepracowaliśmy trochę, a pracujemy jeszcze nad modułem zleceń leków. Tak naprawdę to już taka wisienka na torcie w każdym szpitalu, czyli ta możliwość zlecania leków jest bardzo, bardzo istotna i pracujemy nad tym bardzo mocno i będziemy pracowali nadal. Jesteśmy w przededniu kolejnego spotkania grupy roboczej. Tak jak powiedziałem, o kolejnych spotkaniach regionalnych będziemy na pewno informowali na portalu CGM Connect. Natomiast podczas pierwszych spotkań, zarówno z grupą roboczą, jak również podczas spotkań regionalnych, bardzo dużo czasu, tudzież dużo czasu poświęcaliście Państwo i pytaliście nas, mówiliście swoje uwagi na temat jakości i na temat naszego serwisu, który my dla Państwa realizujemy. Na tym polu mamy się oczywiście czym pochwalić, dlatego zapraszam na scenę Bartosza Rzyszkiewicza, który w firmie Compo Group Medical Polska odpowiada za dział wdrożeń i wsparcia, który opowie o tym, co zrobiliśmy do tej pory. Przekazuję głos. Dziękuję bardzo.